Może zacznę stosunkowo późno, ponieważ ja miałem 37 lat, jak zacząłem działalność gospodarczą. No jakieś takie miałem efemeryczne działania w czasach studiów, potem sprzedawałem wodę sodową, lody, jakieś takie rzeczy, spekulowałem walutami. No, ale to nie była jeszcze przedsiębiorczość. Dopiero kiedy wyemigrowałem z Polski, jak mówię, w wieku 37 lat, to był 85 rok, to wtedy zacząłem, może jeszcze nie na początku, bo pierwsze, kiedy przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, to też właściwie nie wiedziałem, co to jest ekonomia. Studiowałem przez chyba rok czy półtora roku na ekonomii, bo wyobrażałem sobie, że jak skończę chemię, to co ja będę robił jako chemik? I doszliśmy do wniosku z przyjacielem, że jak będziemy chemikami i jeszcze skończymy ekonomię, to zostaniemy dyrektorami w zakładach chemicznych. No i poszliśmy na tę ekonomię. Na ekonomii było to, co tu koleżanka mówiła. Było to, że uczyli nas jakichś tam krzywych, uczyli nas macierzy Leontiewa, ale nie wiedzieliśmy właściwie, nie wiedzieliśmy po co, także zarzuciliśmy to, bo to jednak nic nam nie wiązało nas bardziej z przemysłem czy z byciem dyrektorem. No i dopiero w Stanach Zjednoczonych, kiedy trzeba było się utrzymać i szukać jakiegoś sposobu na przeżycie, no to zacząłem myśleć o ekonomii i gospodarce, nie mając pojęcia ani o, nie słyszałem nigdy o Misesie, nie słyszałem, no, tym bardziej o szkole austriackiej. Jeden Austriak, którego znałem, no to się niedobrze kojarzył. Jeszcze był taki jeden narciarz, Zeiler się chyba nazywał, Peter Zeiler. Nie pamiętam zresztą nawet. Peter Schranz, przepraszam. Tak. To było wszystko. No, w Stanach Zjednoczonych to też właściwie ekonomia mnie specjalnie nie porwała, ponieważ ekonomia jako sposób opisu zjawisk gospodarczych nie porwała mnie, ponieważ byłem przesiąknięty propagandą komunistyczną, która wyrobiła we mnie przekonanie, że obojętne, co oni mówią, to i tak w Ameryce jest najlepiej, prawda? W związku z tym, jak przyjechałem do Ameryki, no to ktoś tam mówi, że jest jakiś kryzys, ale uważałem, że to jest propaganda komunistyczna, więc ten kryzys zlekceważyłem kompletnie i dzięki temu po 2 latach zostałem jednym z najlepszych agentów pośrednictwa nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, bo jakbym wiedział, że jest kryzys, to pewnie bym się załamał, albo nie wiem, co by ze mną było. No ale wtedy by mi się przydał, gdybym wtedy poznał Misesa. Ja właściwie pierwszą książkę Misesa to nie było ludzkie działanie. Ludzkie działanie to było którąś tam z rzędu i w zasadzie ludzkie działanie to mieliśmy wydać razem z Witkiem Falkowskim, nie wiem czy on tutaj jest, taką żeśmy umowę sobie zawarli. On był wtedy prezesem nowo powstałego Instytutu Misesa, a ja nowego wydawnictwa, albo starego wydawnictwa z nowym profilem, mianowicie Szkoła Austriackiej. No nie wydałem, w związku z tym zająłem się trochę bardziej Rothbardem, ale ciągle sięgałem do Misesa, mentalność antykapitalistyczną, planowany chaos, potem takie wykłady w Argentynie, które potem wydałem jako ekonomię i politykę, ale wtedy nic nie wiedziałem. Założyliśmy z kolegą audycję radiową, to się nazywał Ilustrowany Tygodnik Gospodarczy. To był gdzieś 80 chyba 7 rok. I tam w tym tygodniu, w czasie tej audycji ktoś do nas zatelefonował i pyta się, dlaczego w Japonii są takie niskie stopy procentowe, a w Ameryce wysokie. No bo w Ameryce były wysokie. Jak ja przyjechałem, to było prawie 20, może 18-20 stopni. Prime rate był. Pożyczki hipoteczne były gdzieś, najtańsze były gdzieś 15-16%. To katastrofa, ale do mnie to nic nie mówiło. Mnie to nic nie mówiło, ponieważ jeszcze nie wiedziałem, co to jest wolny rynek, jak to działa. Więc ktoś rzucił to pytanie, ten mój kolega, z którym prowadziliśmy, Tomek, z którym prowadziłem audycję, mówi, no właśnie, to jest ta bieda Ameryki, że Amerykanie mają wysokie stopy procentowe, w związku z tym gospodarka jest spowolniona i jest kryzys, natomiast Japończycy się rozwijają. Jak się okazało, było zupełnie odwrotnie, ale gdybym ja to wiedział wtedy nie wiedziałem. No więc
przez ten okres nieruchomości, czyli gdzieś tak do 91 roku, przeszedł bezboleśnie, dobrze mi szło, ale nic nie rozumiałem, dlaczego mimo że spadają stopy procentowe, ta gospodarka się nie zbiera. Nie wiedziałem, jaka jest zależność między podatkami a kosztem pieniądza. Te zjawiska były dla mnie kompletnie obce. Więc żeby się trochę tym zająć, przerzuciłem się z nieruchomości, przerzuciłem się na rynek papierów wartościowych. Najpierw pracowałem w takiej małej firmie, stosunkowo małej firmie, która sprzedawała fundusze powiernicze, potem troszkę awansowałem, poszedłem do jednej z największych firm finansowych świata, nawet wtedy MetLife Securities miałem jedno pytanie, które zadawałem na wszystkich zebraniach i wszystkich pytałem, dlaczego tak ktoś, jakiś jeden facet, Greenspan wtedy to był, może sobie ustalać cenę pieniądza. Dlaczego on decyduje o oprocentowaniu? Właśnie to moje pytanie nie dotyczyło kwestii monopolu na emisję pieniądza, co bardziej dotyczyło tego, że on tak niechętnie te pieniądze, te stopy procentowe obniżał. No i mówi, wtedy już, to wtedy było gdzieś w granicach 9% prime rate, czyli to bazowe oprocentowanie. No i pytałem wszystkich, wszyscy mi mówili, no a jak to, no musi ktoś ustalać, prawda? Więc ja mówię, no ale ceny cebuli ani skarpetek nie ustala żadne gremium, tylko ustala rynek. No tak, ale nikt mi tej odpowiedzi nie był w stanie udzielić. Dopiero gdzieś mniej więcej w 98 roku w firmie, w której pracowałem, już byłem 7 lat tam pracowałem wtedy. Zaproszono takich lepszych, czy liderów sprzedaży. Zaproszono na bardzo takie zamknięte, tajemnicze spotkanie z prezesem Standard & Poor's. Standard & Poor's, jak wiecie, to S&P 500, prawda? To jest tam ta firma, która zajmuje się ocenianiem ryzyka papierów wartościowych. No i czy nakładaniem również, nakładaniem rankingów. Otóż zapytałem się i tego prezesa. Ja byłem taki pain in ass w tej firmie, bo mnie interesowały rzeczy, które właściwie tam nikogo z pracowników, czyli tych maklerów, dealerów nie interesowały. No i powiedziano mi, że... I on powiedział tak, młody człowieku, nie zadawaj takich pytań. Właśnie weszliśmy w epokę cudu gospodarczego. Odtąd, tak powiedział, odtąd pamiętajcie, mówię tutaj do wszystkich was, i zapamiętajcie sobie te słowa i ten dzień, w którym mówię, tak powiedział. Nie ma dla nas przeszkód. Będziemy rośli, będziemy zarabiać, ile będziemy chcieli. Wzrost gospodarczy będzie sprawą nieskończoną. Będzie forever. I nie zadawajcie takich pytań, bo właśnie znaleźliśmy, dzięki Fed i tak dalej, znaleźliśmy tajemnicę tego, żeby gospodarka w nieskończoność rosła. To mi aż ciarki przeszły. Myślę, że ale ja trafiłem nam tu szczęście, kurczę, do tej Ameryki, akurat w takim momencie przyjechałem. No i za jakieś 3-4 miesiące jest kryzys .com, nie? Wyrzucili tego prezesa S&P 500, u nas tego wiceprezesa, który zapowiadał tego prezesa, też wyrzucili. Patrzę się na wyciągi swoje planów emerytalnych, bo to rzeczywiście tam firma dobrze nam płaciła, dodawała i tak dalej. Patrzę się coraz, te moje 300 tysięcy dolarów wtedy już miałem zgromadzone, chyba czy 400 tysięcy. Patrzy się, że ono tak się robi 300, potem 200, potem do mnie dzwonią. Miałem większość klientów, to miałem jednak Polaków, bo prowadziłem tam działalność medialną, no to siłą rzeczy mnie ludzie znali.
I dzwonili: panie Janku, no co do cholery jasnej, przecież ja panu dałem 300 tysięcy, zainwestowałem 300 tysięcy, a teraz już dostałem właśnie 120 tysięcy. Ale wcześniej do mnie dzwonili z takimi zarzutami, że tam koleżanka ma innego maklera, to on jej już zrobił 70% w tym roku, a ja mam zaledwie 22%. Potem się te sytuacje odwróciły. Ja nie wiedziałem, co... Już wtedy nie wiedziałem, dostałem jakiegoś takiego... No, padłem w depresję, nie wiedziałem, co z sobą zrobić. Jeszcze przy okazji tam sobie źle zainwestowałem, kupiłem, wybudowałem hotel, który mi ukradli w sąsiednim Meksyku. Także to wszystko razem mi, no, to była choroba psychiczna, tak mi się wydaje, że ja po prostu straciłem sens życia, zacząłem tyć, zacząłem pić, znaczy nie zacząłem, bo zacząłem wcześniej, po PRL-u, ale to ja nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi na takie podstawowe pytania. Skąd się to wziął? Jak to się nagle stało, że ten mówi, że taka fantastyczna koniunktura, a tutaj ludzie tracą? Ja straciłem ostatecznie w momencie, kiedy się zakończył kryzys, gdzieś w 2001 roku, gdzie się kryzys dotkom zakończył, to ja miałem 90 tysięcy, ale ja już wtedy w 99 roku tutaj podczas pobytu w Polsce usiadłem z Korwinem Mikke i Korwin Mikke mi mówi, siedziałem u niego w domu i pokazał mi swoje samizdaty, takie książeczki, które wydawał w podziemiu. I tam między innymi były dwie pozycje Misesa. Więc ja sobie to poczytałem. I zobaczyłem nagle, że to nie jest tak, jak mi wszyscy mówili, że to nie jest tak, jak nas uczyli, że, no nie będę wam teraz szkoły austriackiej wykładał, ale poznałem zręby szkoły austriackiej. I nie mając możliwości pomocy, bo już było za późno, moja klientela była załamana, moi ludzie mieli do mnie ogromne pretensje, postanowiłem się spakować i wróciłem do Polski. Przeczytałem sobie jeszcze wtedy, kupiłem sobie amerykańskie wydanie Human Action i zacząłem to wertować. I tak przez półtora roku nie robiłem prawie nic. No trochę powinienem się właśnie leczyć psychicznie, ale ten Mises mnie właśnie, kontakt z Misesem, kontakt ze szkołą austriackim, to mi zaczęło pomagać. Zacząłem rozumieć świat. No i co, przyjechałem tutaj do Polski i myślę sobie tak, jeżeli ja już teraz wiem, dlaczego boom and bust, prawda, dlaczego po tak gwałtownym rozwoju mamy tak gwałtowny kryzys, zacząłem rozumieć te procesy, zacząłem analizować human action, zacząłem analizować naturę ludzką, nauczyłem się jakby rozumienia, wyczuwania procesów, miałem trochę doświadczenia właśnie takiego sprzedaży akwizycyjnego, czyli tego jakby psychologicznego, plus to, czego się nauczyłem z Misesa, to ja w takim razie, ponieważ w Ameryce kryzys się przedłużał, bo państwo ratowało gospodarkę i miejsca pracy, postanowiłem zostać w Polsce i założyć wydawnictwo. Wydawnictwo było poświęcone tylko i wyłącznie szkole austriackiej. I tak powstało Fior Publishing. I ja to chciałem w jakiś sposób zrekompensować, może nie komuś, za coś, za te błędy, które popełniałem, które bezmyślnie powtarzałem za tymi, którzy mnie szkolili. Postanowiłem się zrewanżować tak zwanemu społeczeństwu i zacząłem budować wydawnictwo wolnorynkowe, pokazywać ludziom coś, czego właściwie nawet w Ameryce nie stosowano. Czego do tej pory w Ameryce się nawet zresztą odchodzi od zainteresowania wolnym rynkiem. Coraz mniej ekonomistów, zwłaszcza teraz w czasach obecnego prezydenta Trumpa. Więc zacząłem budować to wydawnictwo. Na początku
bardzo, bardzo było trudno. Prawie nikt nie słyszał o szkole austriackiej. Korwin mnie przedstawił paru osobom. Potem, kiedy Polska weszła do Unii w 2004 roku, poznałem się z Hoppe. Prosiłem Hoppego, żeby nam pomógł wejść w środowiska zachodnie, w zachodniej Europie, żeby jakoś się z nimi połączyć, żeby może ten rozwój wspólnie tutaj prowadzić. Okazało się, że w Europie Zachodniej w ogóle nie ma zwolenników szkoły austriackiej. Oczywiście był Mises.org, był portal, od którego zaczynałem dzień, ale to było wszystko takie jeszcze bardzo niepraktyczne. No i dopiero jak zacząłem tytuł po tytule, zacząłem to promować, jeździć po ludziach, dzwonić, pisać w radio, na internecie, kiedy zainteresowanie szkołą austriacką wzrosło, no to sobie postanowiłem pójść o krok dalej. Następnym krokiem było założenie szkoły austriackiej szkoły biznesu. Nazywa się Alternatywna Szkoła Biznesu, ASBIRO, ale to jest austriacka szkoła biznesu. Założyliśmy z Kamilem Cebulskim w 2009 roku, 9-10, założyliśmy szkołę biznesu czy szkołę przedsiębiorczości. Zaczęliśmy dołączać do słownika wyrażeń w środowisku, w którym żeśmy się obracali. Takie słowa jak przedsiębiorczość, takie słowa jak preferencja czasowa, inflacja, zaczęliśmy to tłumaczyć. To wydawnictwo się rozrosło. W pierwszym roku sprzedałem 105 czy 110 książek przez cały rok. W ostatnim roku przed sprzedażą wydawnictwa sprzedawałem dziennie więcej. Szkoła ASBIRO tak samo zaczęła się rozwijać. Wszystko właśnie w oparciu o to, że uczyniliśmy zarówno w wydawnictwie, jak i w szkole ASBIRO, uczyniliśmy ekonomię austriacką jako fundament ekonomiczny, fundament teoretyczny, plus oczywiście zainteresowanie przedsiębiorczością oraz wrogość do państwa, w tym sensie, że minimalizujemy, dążymy czy tłumaczymy ludziom o konieczność minimalizacji państwa, rządu państwa, wpływów. Zaczęło to się wszystko bardzo pięknie w praktyce przejawiać. Stąd ja dzisiaj na przykład widzę, że ja potrafię na podstawie bo jestem przesiąknięty ekonomią austriacką, jestem przesiąknięty nawet libertarianizmem, o którym mówi się, że jest bardzo niepraktyczny, że ja potrafię przewidywać pewne procesy gospodarcze. Mogę, nawet może nie w sensie tym, jaki będzie kurs IBM-a za 3 lata, ale jakie są trendy, jakie są, jak te zjawy, jakie, mogę, doradzam ludziom konkretne sprawy. Napisałem króciutko, parę zdań. Napisałem doktorat pod egidą profesora Kwaśnickiego. Doktorat był dobry, fajny, był austriacki. To była taka praktyczna analiza pewnego praktycznego zjawiska, austriacka analiza pewnego praktycznego zjawiska, jakim są studnie oligoceńskie w Warszawie. Przeanalizowałem to z punktu widzenia teorii austriackiej. Nikomu się to nie podobało. Dwie grupy uczonych uwaliły te prace. Proponowano mi pójść na kompromis, żebym jednak może tak tam zszedł. Dlaczego pan się posługuje podręcznikiem ludzkim działaniem albo ekonomią wolnego rynku? Przecież jest taki Samuelson, można się tego trzymać. Praca byłaby no może bardziej taka erudycyjna, pokazałby pan różne spojrzenia. Ja się na to nie zgodziłem, no i nie mam tego doktoratu. W każdym razie wszystko idzie dobrze, coraz lata też lecą, ale jakby ta działalność austriacka się rozwija we mnie i w tym, co, do czego się zabieram. Ostatnim naszym dzieckiem jest seria książek dla dzieci, właśnie książek ekonomicznych i oczywiście wolnorynkowych, austriackich. No, to tylko tyle. Dziękuję bardzo.
Tutaj te brawa też się należą chyba ludzkiemu działaniu, bo bez niego, jak widać, nie mielibyśmy Janka Fiora. Dzięki, Janie, za twoją działalność i za wystąpienie.